Uważasz, że dzisiaj wam się udało? Pytam absolutnie celowo, bo... Znaczy, powiem ci tak, dziś bym się tego nie podjął z moją wiedzą, z moim doświadczeniem. Ty mówisz o sobie muzykant. No bo muzyk dla mnie to jest ktoś, kto jest wykształcony muzycznie, kto to zna nuty. Ja tych nut nie znam, no, kto się kształcił w tym kierunku. Ja jestem muzykantem i pewnie już tak zostanie. Wątpię, żebym się muzycznie jeszcze zdołał wykształcić. Sensem naszego życia jest miłość, tak? Jest miłość do drugiego człowieka, do naszego partnera, partnerki, do świata generalnie, bo chyba nie ma nic piękniejszego niż to uczucie i nic nas tak nie uszczęśliwia. Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Heroner. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Czyli rozmowy o życiu na własnych zasadach. A dziś? Dziś z człowiekiem, który moim zdaniem, oprócz tego, że ma zjawiskowy głos, to z drugiej strony, no właśnie, reprezentuje tę część Polaków, która naprawdę trzyma się własnych zasad. Czyli Podhale. Dzień dobry. Dzień dobry. Już wiecie, kto jest waszym gościem? Sebastian Karpiel-Bułeczka. Dzień dobry. Witam wszystkich. Kim jesteś? Jestem góralem na pewno, jestem Polakiem, jestem miłośnikiem muzyki, miłośnikiem architektury, tradycjonalistą i człowiekiem mocno przywiązanym do swoich korzeni. Co znaczy być góralem dzisiaj? Być góralem to mieć to przede wszystkim w środku, w sobie, w duszy, urodzić się tam, wychować wśród tych tradycji, pielęgnować je, potrafić mówić gwarą, znać tamtejszą kulturę, znać tamtejszą historię. Myślę, że to ważne i ważne, żeby pamiętać o swoich korzeniach i to nie dotyczy tylko górali, bo myślę, że to jest istotne w naszym życiu, żebyśmy wiedzieli, skąd jesteśmy, kim byli nasi dziadkowie, pradziadkowie, bo to też nas kształtuje jako ludzi i myślę, że pomaga w życiu. Jakie są główne wartości twoje? No, staram się być człowiekiem uczciwym, staram się być sobą, staram się być prawdziwy, nie udawać nikogo, bo to kompletnie uważam nie ma sensu. Nie staram się być lepszym niż jestem w rzeczywistości. I cóż, no też trudno mi tak mówić o sobie, bo ja nie mam kompletnie do siebie dystansu. Warto takie rzeczy pytać kogoś z zewnątrz. Ale myślę, że jestem najlepszą wersją samego siebie po prostu i tyle. Jak trafiłeś do muzyki? Muzyka była mocno obecna w moim życiu od dziecka, bo wywodzę się z rodziny, gdzie się grało, muzykowało. Mój dziadek, bracia dziadka byli muzykantami góralskimi, mój ojciec, mój brat starszy, więc miałem to przekazane w genach. Oprócz tego w ogóle granie i muzykowanie jest bardzo popularne na Podhalu. Bycie muzykantem to honor. Muzykanci są zawsze traktowani z takim większym szacunkiem, estymą i nie ukrywam, że to gdzieś tam zawsze mi imponowało, podobało mi się to i też chciałem być takim muzykantem, więc nim zostałem. Ile miałeś lat, jak sięgnąłeś po skrzypce? Miałem 7 lat. Zacząłem grać w sumie jako mały chłopiec i nie uczyłem się gry na skrzypcach od rodziny, tylko poszedłem do sąsiada, który był świetnym skrzypkiem góralskim, oprócz tego wybitnym skoczkiem narciarskim, wielokrotnym mistrzem Polski, do pana Romana Gąsicy-Sieczki, który niestety jest już chwilowo nieżyjący. I tam, pamiętam, chodziłem co środę na godzinę 19 i uczyłem się gry na skrzypcach od podstaw. Oczywiście nie uczyłem się nut
nie podchodziłem do tego od takiej strony klasycznej, tylko ludowej. Po prostu uczyłem się melodii góralskich. Ale ty sam tego chciałeś? Tak, jak to chciałem robić, bo mi, tak jak już wcześniej wspomniałem, to bardzo się podobało, imponowało mi to. Poza tym miałem to w sobie, bo czułem, że mnie do tego ciągnie, że mi się to strasznie podoba. Jako mały chłopiec, słuchając muzyki góralskiej, czułem wielkie poruszenie. Uważam, że to jest coś niezwykłego i też chciałem to robić. To ładne. Znaczy ładne z takiej perspektywy, bo to pokazuje, że można być muzykiem bez tej trudnej... bez tego trudnego dzieciństwa, gdzie rodzice ci każą siedzieć przy fortepianie, a ty byś chciał być z kolegami na dworzu, a ty jednakże mogłeś to robić inaczej. Mogłem, miałem większą wolność w tym, aczkolwiek nie uciekałem od grania, bo tak jak już powiedziałem, to mnie kręciło i chętnie siadałem do tych skrzypiec i ćwiczyłem, uczyłem się i ten czas gdzieś wtedy przestał dla mnie istnieć, ale rzeczywiście udało mi się to też pogodzić z normalnym dzieciństwem, z graniem w piłkę, wiszeniem, nie wiem, na drzewie, bieganiem po polach, więc myślę, że nie musiałem aż tak bardzo pewnie się poświęcać, jak taki chłopak, który się uczy klasycznej gry na skrzypcach, gdzie często wiąże się to z tym, że trzeba 8 godzin dziennie ćwiczyć. Pamiętasz swój pierwszy występ? Tak, oczywiście pamiętam swój pierwszy publiczny występ, to było w Domu Ludowym w Kościelisku. Graliśmy w duecie z moim kolegą z klasy, nie wiem, w której mogliśmy być w klasie, w trzeciej pewnie. I pamiętam, że ja już skończyłem grać, on się nie złapał jakby na to, więc grał dalej. Nagle przestał. Nie wiedziałem, jak zareagować na to, więc wziąłem smyczek go tak w kapelusz. Pac! Co wywołało salwę śmiechu na widowni i dostaliśmy wielkie brawa. Lubiłeś ten moment, kiedy faktycznie jest publiczność, czy wolałeś grać na rodzinnych imprezach przy stole? Ja jestem z natury introwertykiem, więc każde wyjście na scenę mnie kosztuje trochę. Muszę się w jakiś sposób przełamywać, walczyć ze sobą, więc zdecydowanie wolę takie kameralne grania. Lubiłem grać choćby w knajpie, tak? Mm-hmm. W Zakopanem, czy na weselu, czy gdzieś, gdzie aż nie jesteś tak na świeczniku, jak na takim koncercie, kiedy wychodzisz na scenę, siedzi publiczność, wszyscy patrzą, słuchają, co masz do zaprezentowania. Ale nie ukrywam, że... To prawda, przepraszam bardzo, ci przerwę, ale właśnie sobie uświadomiłem, że jak jesteś w dobrym tego słowa znaczeniu, na przykład muzykiem weselnym, to powód, dla którego ludzie przyszli, jest inny niż jeżeli grasz na koncercie. Znaczy, jakby ta uwaga jest skupiona na czymś zupełnie innym. Więc to mi pasowało. Co nie zmienia faktu, że lubię być na scenie i też trochę to przełamywanie się, taka walka wewnętrzna ze sobą mi pasuje, bo jest coś w tym takiego ekscytującego, jest adrenalina i zawsze, kiedy stoję już na tej scenie, kiedy wyjdę i gram z kolegami, to cieszę się, że tam jestem i dziękuję Bogu za to, że tak się moje życie potoczyło, że mogę to robić, że mogę muzykować wspólnie z przyjaciółmi, bo jakby to jest w tym wszystkim najważniejsze, ta wymiana energii, to jest niezwykłe, że my gramy, jakby znamy się już na tyle, że wiemy, co za chwilę się może wydarzyć, że jeden może pójść za drugim muzycznie. To jest dla mnie niezwykłe i takie metafizyczne. To dlaczego nie szkoła muzyczna? Do szkoły muzycznej nie poszedłem, dlatego że byłem tak zakochany w muzyce góralskiej, że nie chciałem mieć żadnych naleciałości. Nie chciałem mieć żadnych naleciałości klasycznych, żeby to brzmiało naprawdę po góralsku, bo jednak w szkole muzycznej wszystko dzieje się inaczej. Inaczej cię ustawiają do grania. Inny sposób trzymania skrzypiec, smyczka, a to ma wpływ na dźwięk. Chciałem grać tylko i wyłącznie muzykę góralską i nie myślałem nigdy o graniu muzyki klasycznej. Dlatego do tej szkoły nie poszedłem, ale tak jak mówię, zaważył przede wszystkim ten fakt, że będąc pewnie w szkole muzycznej, ucząc się tam grać, nie byłbym w stanie zagrać tak po góralsku, jak potrafię to bez szkoły. Czyli by cię zepsuli. W
pewnym sensie tak, aczkolwiek dzisiaj, patrząc na to z perspektywy czasu, odrobinę żałuję, bo nauczyłbym się nud i pewnie sam bym mógł powiedzieć stop w pewnym momencie. Wyciągnąłbym to, co by się mi mogło przydać i co było najlepsze z tego wszystkiego i pewnie by to nie miało wpływu na charakter mojego brzmienia. No ale cóż, człowiek się uczy na błędach. To dlaczego architektura? Bo to też tradycja w mojej rodzinie i wszyscy budowali tam. Zakopanym w Kościsku. Mój dziadek też, bracia dziadka byli cieślami, budowali góralskie domy. Mój ojciec był technikiem budowlanym, był stolarzem artystycznym. Marzył o tym, żeby zostać architektem. Niestety ze względów takich życiowych mu się nie udało na tą architekturę pójść. Natomiast zrobił to mój brat. Po bracie to zrobiłem ja, potem dzieci mojego brata, syn mojego brata, więc... Mieliśmy to też w genach, mieliśmy to zaszczepione i ja już siedząc w klasie, nie wiem, w szkole podstawowej, wiedziałem, że chcę zostać architektem i nawet kiedyś znalazłem taki zeszyt gdzieś mój, gdzie były narysowane ołówkiem elewacje domów góralskich, więc no ciągnęło mnie w tamtą stronę. Ale tak jak mówię, też nie potrafię tego tak do końca wytłumaczyć. Dlaczego? Bo pewnych rzeczy się nie da wytłumaczyć. One są w nas i ciągnie nas do robienia czegoś i do końca nie wiemy, z czego to wynika. A to są geny. To jest coś, co dostajemy po prostu w pakiecie, w prezencie. I tak było też w moim przypadku. A miałeś pomysł pracy w zawodzie, w sensie w architekta? Ja jestem czynny w miarę architektem. Staram się rysować. Może nie to, że mam jakieś wielkie biura architektoniczne i tłukę tych projektów, nie wiadomo ile, ale robię od czasu do czasu projekt. Naprawdę? Tak, już stoi też kilka budynków zaprojektowanych przeze mnie, w których ludzie mieszkają, są w miarę zadowoleni. Więc ale one są wszystkie na Podhalu? Czy zdarza się, że ktoś przychodzi do ciebie i mówi, słuchaj, chciałbym postawić na Mazurach dom góralski, czy możesz pomóc? Zdarzały się takie sytuacje, natomiast ja też muszę się ograniczać w tej działalności przez to, że jestem mocno zajęty muzyką, więc nie jestem w stanie wszystkiego zrobić. Robię głównie dla jakichś tam bliskich mi osób, znajomych, przyjaciół. Teraz dla siebie projektuję dom, więc to jest na taką małą skalę realizowane. No, historia twojego obecnego domu to jest historia, którą żyje w tej chwili internet. A nawet nie wiem o tym. No, internet żyje czasem tak... dziwnymi rzeczami i wyssanymi z palca, że trudno mi się do tego odnosić. Nie zdążyłem przejrzeć, nie wiem, co tam napisali. No jak to co? No, że twoja mama wróciła, zamieszkała z wami, aha, a wy teraz chcecie uciec i postawić swój własny dom, nie będziecie żyli z mamą. Ale my nigdy nie mieszkaliśmy z moją mamą, bo żyjemy w Warszawie i tu się nasze życie toczy tam. Tam jeździmy, ja oczywiście jak najczęściej. Rzeczywiście postawiłem tam dom taki 100-metrowy, bo moja mama przez lata była w Stanach, ale już zdążyła 10 lat temu z nich wrócić, więc kawał czasu minął. I ona w tym domu mieszka, my ją odwiedzamy, jak tam jedziemy. Na pewno prawdą jest to, że teraz kończę projekt większego domu, który powstanie obok. I chcę go wybudować, ale to jakby nie jest związane z tym, że chcę uciekać od mamy, czy robić jakieś dziwne rzeczy. Nie, po prostu mam taką wewnętrzną potrzebę. Będzie niedaleko? Tak, bo to jest wszystko blisko. Ja wychowałem się w tamtym miejscu, stoi stary dom po moich dziadkach, wybudowany w 1936 roku, gdzie spędziłem całe dzieciństwo. Obok stoi ten współcześnie wybudowany, więc mam taki plan, żeby ten stary dom rozebrać, wykorzystać niektóre elementy z niego i na bazie tego wszystkiego, żeby powstał nowy, już taki współczesny. Śliczny. No, myślę, że to dobry pomysł i cieszę się na realizację. Ale sam go projektowałeś? Tak, kończę ten projekt w tej chwili. Już dopinam ostatnie rzeczy, więc mam nadzieję, że na wiosnę zacznę. Wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłeś? Tak, pewnie zawsze można coś zrobić lepiej, natomiast człowiek jest też ograniczony i przestrzenią i różnymi aspektami takimi inżynieryjno-budowlanymi, więc nie wszystkie pomysły da się wprowadzić, ale tak, myślę, że jest okej, że to będzie ładny dom, funkcjonalny i póki co jestem zadowolony z tego, co się dzieje. Czym dla ciebie jest dom? Znaczy w takim sensie, które z pomieszczeń jest najważniejszych?
No zwykle całe życie w domu toczy się w kuchni i to jest coś niezwykłego, bo często spotykam się z tym, będąc gdzieś u kogoś w gościach, odwiedzając ludzi, że pomimo tego, że jest piękny pokój dzienny i jest living room, czy jak to tam nazwać po angielsku, to ludzie i tak w większości skupiają się w kuchni. Ta kuchnia jest takim miejscem niezwykłym, która gdzieś tam jednoczy i ma w sobie tą siłę przyciągania. Więc utożsamiam się z tym, uważam, że kuchnia to bardzo ważne miejsce w domu. Ty gotujesz? Nie jestem dobry w tym. No się potrafię coś ugotować, ale nie, żebym jakoś pasjami się tym zajmował. A lubisz gości? Tak, to też zależy od tego, co się dzieje w moim życiu. Czasami jestem zmęczony po jakichś trasach koncertowych, gdzie tych ludzi jest mnóstwo i jest harmi der huk, więc wtedy wolę samotność, ale mam też takie dni i momenty, kiedy lubię, jak są ludzie w domu, goście. Jak powstał Zakopower? Zakopower powstał już prawie 20 lat temu. Ten pomysł narodził się w mojej głowie, kiedy to już byłem trochę zmęczony tym, co robię muzycznie, kiedy uważam, że zaczynam kręcić się w kółko, że chcę czegoś więcej, chcę wyjść ponad tą góralszczyznę, czy też granie, nie wiem, muzyki Karpat, bo oprócz muzyki góralskiej grałem też muzykę słowacką, rumuńską, węgierską, czyli taką szeroko pojętą muzykę Karpat, ale wydawało mi się, że już mam tego dość, że tu już jest przesyt, że chciałbym się rozwijać muzycznie, że chciałbym zrobić coś innego i wpadłem wtedy na pomysł, żeby spróbować zrobić coś na bazie muzyki góralskiej. Tak narodził się pomysł na zespół Zakopower. Miałem to wielkie szczęście, że spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy po pierwsze mnie do tego zainspirowali, a po drugie mi pomogli w tym, bo to wszystko nie jest tak, że samemu można ogarnąć taki projekt, żeby taki projekt odniósł sukces, to jest wypadkowa wielu czynników i tu na pewno jest ważny talent, ale ważne też jest szczęście i ludzie, których spotykamy na swojej drodze. Ja miałem właśnie to wielkie szczęście, że takowych spotkam. To był Mateusz Pospieszalski, z którym od początku wszystkie te płyty stworzyliśmy, który te płyty produkował, często zasilał je też kompozycjami. To były spotkania z innymi muzykami, którzy gdzieś mnie do tego inspirowali. To była, nie wiem, Kaja Bregowicz, tak, bo na tej płycie nagraliśmy Chórki jako młodzi chłopcy. To był, nie wiem, Wojtek Waglewski, zespół WW, z którym też miałem przyjemność współpracować jako młody chłopak. To był świętej pamięci pan Zbigniew Namysłowski, który fascynował się folklorem góralskim, zresztą zrobił wspólny projekt z góralami, który nazywał się Namysłowskie Górale i grał jazz na bazie tradycyjnej muzyki góralskiej, więc wszystkie te spotkania, wszystkie te projekty były jakąś dla mnie inspiracją i utwierdzały mnie w przekonaniu, że warto iść tą drogą i warto taki zespół stworzyć. Uważasz, że dzisiaj wam się udało? Pytam absolutnie celowo. Znaczy, powiem ci tak, dziś bym się tego nie podjął z moją wiedzą, z moim doświadczeniem, z tą drogą, jaką mam za sobą przebytą, bo wiem, jak to jest trudne i jak to jest chimeryczne i jak to, ile to wymaga właśnie tego szczęścia, żeby zaistnieć, żeby ci się udało, żeby zafunkcjonować. To naprawdę jest wielkie wyzwanie i nie wiem, czy z tą wiedzą dzisiaj bym się podjął go. Ale też z drugiej strony wchodziliście w takim momencie, w którym był pewnego rodzaju boom, hype na folk. Znaczy naprawdę, to co wymieniłeś chociażby, tak? Totalna płyta Kaja Bregowicz. Tak, która ona napędziła ten rynek folkowy, ale po Kaji się pojawiły Golce, dokładnie pojawiły tak. się Bratanki, więc ten rynek już był przesycony. Ja pamiętam, jak myśmy zaczynali grać, przed Zakopertą na przykład mieliśmy duży problem, żeby nasze piosenki grano w rozgłośniach radiowych, myślę o tych mainstreamowych szczególnie, bo już one były przesycone folkiem i już wtedy się mówiło dość, już to było, nie puszczamy tego więcej. Więc stoczyliśmy dużą walkę o to, żeby jednak gdzieś to się pojawiło. No też
pokazywaliśmy tą muzykę folkową trochę zupełnie w innym obliczu niż Golce i Bratanki. No, ta pierwsza płyta była taką płytą bardzo nowoczesną, elektroniczną. Ona miała 6 nominacji do Fryderyka, no, o czymś to świadczy. Ona naprawdę była taka fresh. Mhm. Pokazywała ten folklor w taki bardzo nowoczesny, fajny sposób. I często uważałem, że zasługuje przez to choćby na to, żeby ją promować i żeby można było te piosenki usłyszeć w radiu. Ale tak jak mówię, to nie było proste, to była długa droga. Tak naprawdę w rozgłośniach radiowych zaistnieliśmy dopiero przy trzeciej płycie, która nosiła tytuł Boso. Na tej to płycie był wielki przebój o tym samym tytule i to nam gdzieś dzięki tej piosence zaistnieliśmy szerzej w rozgłośniach radiowych. Ile w tym wszystkim jest konceptu zespołu, a ile jest twojego głosu? I pytam naprawdę nie po to, żeby brać cię pod włos, czy też jakby stąpować twoje ego, ale... To wszystko musi ze sobą dobrze działać, no to się musi fajnie zazębić. Oczywiście lider tu jest ważny, ważna jest jego charyzma, jego siła, jego wiarygodność. No ale co lider zrobi bez zespołu, bez kolegów, którzy go wspierają, którzy w tym projekcie uczestniczą, to wszystko musi się uzupełniać. I to jest gwarancją jakiegoś sukcesu. Myślę, że sam bym tego nie osiągnął. Adam Małysz, kiedyś, jak z nim prowadziłem rozmowę, powiedział dla mnie jedno z najważniejszych zdań, a mianowicie wszyscy mnie utożsamiają, że jak pracowałem ze swoim psychologiem sportu, to chodziło o to, żebym oddawał 2 równe skoki. Tak naprawdę największą lekcję, którą miałem do odrobienia, to jest jak sobie poradzić z sukcesem. Najtrudniej było pojechać, wygrać kolejny Puchar Świata i dalej mocno trenować. No tak, ale też... Tak, czyli motywacja, tak? Znaczy, jak mieć dalszą motywację do pracy w momencie, w którym faktycznie wydajesz płytę, która wygrywa prawie wszystko, zdobywa, jest oceniana i Boso jest absolutnie hitem sezonu. No. Wiesz, mnie to akurat mobilizowało i chciałem więcej. Uważam, że to jest dobry przyczółek do tego, żeby zrobić następną płytę ambitniejszą muzycznie, ciekawszą, że ludzie po nią sięgną, żeby pokazać mój zespół z takiej strony, że nie spoczywamy na laurach, rozwijamy się, podnosimy tą poprzeczkę coraz wyżej. Nie miałem z tym problemu, ale trudno, myślę, to porównać, tą moją drogę artystyczną, jakieś tam sukcesy z sukcesami Adama Małysza, no bo jednak sport rządzi się trochę innymi prawami. Myślę, że jemu przede wszystkim ciężko było znieść to, co się działo wokół niego po tym sukcesie. Polska wtedy była wygłodniała sukcesów sportowych, zresztą dalej jest i każdy z nas się z nim mocno utożsamiał. Jego sukces był naszym sukcesem, sukcesem Polaków, tak? Więc spadła na niego ogromna fala popularności i to dźwignąć to naprawdę jest wielkie, wielkie wyzwanie. Też motywacja u sportowca może rzeczywiście szybciej chyba słabnąć niż u muzyka, tak sobie. Jednak myślę, no też jest, sport jest mocno ograniczany wiekiem, no z biegiem lat już mu się nie udaje wskakiwać na taki poziom. W przypadku muzykanta muzyka jest odrobinę łatwiej. Ty mówisz o sobie muzykant. No bo muzyk dla mnie to jest ktoś, kto jest wykształcony muzycznie, kto to zna nuty. Ja tych nut nie znam, no, kto się kształcił w tym kierunku. Ja jestem muzykantem i pewnie już tak zostanie. Wątpię, żebym się muzycznie jeszcze zdołał wykształcić. Choć kto wie. Jak wyglądała wasza kariera za granicą? Dużo graliśmy za granicą i w takich często zaskakujących miejscach, jak Indie, Chiny, jak Maroko, gdzieś byliśmy zapraszani w takie mocno egzotyczne strony. Z sentymentem wspominam tą trasę po Chinach, bo to było coś niezwykłego i szczerze mówiąc w życiu nie spotkałem tak dobrej publiczności jak tam. W takim sensie, że oni pomimo tego, że nie wiedzieli, o czym śpiewamy, ani o co nam chodzi do końca w tych piosenkach, myślę tutaj o przekazie, to świetnie się na tych koncertach bawili. Chińczycy są bardzo tacy inteligentni muzycznie, że oni dokładnie reagowali w tych miejscach takich energetycznych,
emocjonalnych, w których ja bym chciał, żeby publiczność reagowała i to było super doświadczenie. Pamiętam też, że śpiewaliśmy jedną piosenkę po chińsku i to było boso. Przetłumaczyli ją na język chiński, myśmy się jej nauczyli i to było dopiero ciekawe doświadczenie. No, wtedy pamiętam, za każdym razem jak zaczęliśmy to śpiewać, to wszyscy stawali, wszyscy, ile ich tam była, to były wielkie sale. I bili brawo i cieszyli się, że my śpiewamy po chińsku. Umiesz zaśpiewać po chińsku? Wiem, że pamiętam tylko, że pójdę boso, to było idział ersin, pójdę boso, pójdę, już resztę nie pamiętam, to było zbyt dawno. Ale doświadczenie super. Znaczy, trochę też o to pytam, czy faktycznie jest tak, że to właśnie folk ma szansę nas promować za granicą, tak, bo to jest taka dość unikalna jednakże i charakterystyczna forma muzyki. Tak? Znaczy, jak patrzymy na muzyków popowych, bardzo, bardzo ciężko im jest się przebić. Jak patrzymy na dowolny inny rodzaj muzyki, to właściwie z wyjątkiem muzyki klasycznej, tak? Która z kolei ma jeden język międzynarodowy, to tutaj masz taki mocny wyróżnik. Tak, no wiesz, ja uważam, że rzeczywiście folk ma dużą szansę na to, żeby zaistnieć za granicą przez swoją oryginalność. On czerpie z folkloru, a każdy folklor nasz jest bardzo oryginalny, jest kompletnie inny. To jest coś, co odróżnia nas od reszty świata. Tak? Stąd myślę też te sukcesy folkloru w muzyce klasycznej. I tak naprawdę jak popatrzymy na artystów, którym się udało zaistnieć za granicą, to rzeczywiście są to artyści, którzy czerpali z folkloru. Myślę tu, tak jak wspomniałeś, o klasykach, czyli o Fryderyku Chopinie, o Karolu Szymanowskim, o Henryku Mikołaju Góreckim, o Wojciechu Kilarze. To są wszyscy artyści, którzy no, czerpali z tego folkloru i wyszli na tym dobrze. I ja myślę, że to samo można przełożyć na muzykę rockową, popową czy jazzową, że korzystając właśnie z tego bogactwa, jakim jest polski folklor, mamy większą szansę na zaistnienie za granicą. Pamiętam, kiedyś czytałem wywiad z Adamem Bałdychem, świetnym skrzypkiem jazzowym, który pojechał gdzieś na warsztaty do Nowego Jorku grać jazz, warsztaty skrzypcowe i tam było kilkunastu skrzypków z różnych stron świata i wszyscy świetnie grali. No ale grali podobnie, bo grali jazz i on wtedy się zastanawiał, co tu zrobić, żeby się na tych warsztatach wyróżnić. I sięgnął pamięcią do tego, jak jeszcze grał folklor w jakimś zespole ludowym i zaczął to przekładać, zaczął z tego czerpać przy graniu na tych warsztatach, stosować jakieś zagrywki takie folklorystyczne i wszyscy wow! Tak na to zareagowali, że to było inne kompletnie. Więc to jest też dowód na to, że absolutnie ma to sens i to jest dobra droga do tego, żeby być oryginalnym w tym muzycznym świecie. Popu, rocka, jazzu. Na świecie jest mnóstwo. Folklor każdy kraj ma odrębny, inny, więc czerpanie z niego absolutnie i przemycanie go do takiej współczesnej muzyki, myślę, ma duży sens. Od kiedy mieszkasz w Warszawie? W zasadzie odkąd założyłem zespół, czyli to już będzie ze 20 lat, mieszkam. No, pomieszkuję, bo jednak ciągnie mnie w to Zakopane, w to Kościelisko. Jeżdżę tam najczęściej jak się da. Nie czuję się warszawiakiem, nie czuję się, że tu jest mój dom, aczkolwiek tu mam rodzinę, dzieci. Jednak to miejsce, z którego pochodzę, takie ma mocne oddziaływanie, że ono nigdy nie przestanie być dla mnie najważniejsze i czuję, że tam jest tak naprawdę mój dom i pewnie na starość tam wrócę. A dzieci? Pytasz o to, jak na to patrzą? Nie, czy one się czują z kolei bardziej warszawskie, czy bardziej podhalańskie? Ja staram się, żeby one żyły równolegle w tych dwóch światach, żeby miały i trochę Warszawy, i żeby też miały trochę Kościeliska, żeby to łączyły, bo myślę, że to jest dobra droga. Ja pamiętam, jakie miałem deficyty, jak przyjechałem do Warszawy, przez to, że tylko się tam wychowałem. One mają szansę, żeby brać z tych dwóch światów i myślę, że dzięki temu będzie się im łatwiej żyło. A myślą, żeby być bardziej tu, czy bardziej tam? No, lubią tu być i tam. No. Naprawdę? Tak. Na przykład mój Jędrek to według mnie stworzony, żeby tam mieszkać. On kocha Kościsko. On jak ma stamtąd wyjechać, to mu łzy w oczach stoją, bo tam jest wolny. No, tam też jest inne życie kompletnie. Tam nie jesteś ogrodzony płotem, ogrodzeniem. Ja mam
ten wielki przywilej, że żyję tam wśród rodziny, że mój dziadek miał dosyć duży majątek, podzielił to między swoje dzieci. Obok mnie mieszka wujek, następny wujek. To jest otwarta przestrzeń. Te pola, które widzimy, czy tam las, są wszystkie nasze rodzinne, więc my nie jesteśmy tam poogradzani. Możesz wyjść przed siebie, iść biegać, robić co chcesz. No, czuję się wolnym kompletnie człowiekiem. A dla dzieci to jest pewnie ważne. No, niepewnie, 100% ważne, bo wiem to po sobie, jak ja byłem dzieckiem, jak to uwielbiałem. Tutaj jednak... Żyjąc w Warszawie, jesteśmy pozamykani w jakichś takich pewnie nieadekwatne określenia, ale jesteśmy ogrodzeni płotem, jesteśmy w jakiś sposób ograniczeni. Tam tego nie mam. Jak wyglądają święta u was? My tak, wigilijemy w Warszawie z teściami i potem w Boże Narodzenie jedziemy do Zakopanego i tam już spędzamy czas aż do Nowego Roku. Potem wracamy do Warszawy. Rodzinnie? Tak, tak. Ja mam rodzinę dużą tam w Zakopanem w Kościsku. Mam brata, siostrę, drugą siostrę, mam kuzynów, więc chodzimy po domach, odwiedzamy się, no i świętujemy, spędzamy ten czas razem. Za czym najbardziej tęsknisz, jak jesteś tutaj? No za tamtym miejscem, za zapachem przede wszystkim. Zawsze jak przyjeżdżam w kościelisko, to wychodzę z samochodu i wdycham powietrze. Obok mnie jest las, jest tak jak wspomniałem przestrzeń, jest świeże powietrze. Widać niebo, gwiazd. W mieście tego nie widać, bo jest za dużo świateł, więc po wyjściu z samochodu patrzę w niebo i wdycham tamtejsze powietrze. I za tym tęsknię, myślę, najbardziej jak... myślę o będąc tutaj w Warszawie, o tamtym miejscu. No i za krajobrazami, za górami. No. To jest nieodzowna część mojego życia. Ile czasu pracujesz nad nową płytą? Średnio. No, to jest dosyć długi proces, tak naprawdę. Myślę, że rok nam zajmuje, zanim to już nabierze takiego kształtu, żeby miało sens. Co wiesz, zależy od tego... czy masz jakieś inspiracje, czy masz wenę. Czasem przychodzą dni, że ciężko cokolwiek zrobić, a czasem przyjdzie taki dzień, że nie wiem, napiszemy na przykład dwa teksty, jeden po drugim. No, wiele czynników ma na to wpływ. Piszecie je razem? Często tak. Często piszemy z moim kumplem Bartkiem Kudasikiem. A teraz? A teraz? Nie wiem, zobaczymy, co będzie teraz. Teraz w sumie nasza ostatnia płyta wyszła rok temu, więc ten czas jest jeszcze krótki. Teraz wydajemy płytę winylową, na której pojawiają się duety, więc też jest jakaś nowość. Myślę, że po nowym roku trzeba będzie siąść i zacząć myśleć o kolejnej. Zobaczymy, jak to będzie. A te duety? Duety są ciekawe, są fajne. Dziś, kiedy przeprowadzamy tą rozmowę, ukazuje się już trzeci duet, który promuje tą winylową płytę. Tym razem jest to duet z Ralfem Kamińskim. Poprzednie były z Igorem Herbutem z zespołu Lemon i z Belą Komoszyńską z zespołu Sorry Boys. Był też duet z Kasią Nosowską. To są takie fajne, ciekawe spotkania muzyczne. Ja nigdy tego nie robiłem, to też dla mnie jest nowość, ale teraz rzeczywiście jest taki czas, że te duety są modne i ci artyści się krzyżują. Dzięki temu też krzyżują się ich fani i przechodzą z jednej strony na drugą, poznają nowe przestrzenie muzyczne. Myślę, że to jest fajne. Znaczy krok w muzyce ma dokładnie z wyjątkiem tej, znaczy oprócz właściwie nie z wyjątkiem, tej rzeczy, o której ty mówisz, czyli przeciągania fanów, tak, i popularyzowania jakby większej części się w świecie, który do tej pory był niedostępny, to jednakże ma duży element inspiracji, tak, że ten moment, kiedy zaczynasz tworzyć z kimś, kto jest trochę z innej bajki niż ty, dajesz mu, ale też od niego czerpiesz. Tak, oczywiście, uczysz się, pewnie to jest no bardzo takie rozwijające i cóż, na przykład te moje spotkania były bardzo ciekawe, choćby z Ralfem Kamińskim, no przez to jest człowiek kompletnie z innej planety niż ja, co nie zmieniło faktu, że super nam się razem współpracowało. Co więcej, Ralf zaśpiewał piosenkę, która jest mocno osadzona w naszych korzeniach, czyli na Podhalu. Część jest śpiewana gwarą, białym, góralskim, churalnym takim głosem. On to wszystko zrobił. Zaśpiewał gwarą, zaśpiewał po góralsku, zaśpiewał białym głosem. Także myślę, że to nie jest, że to jest nie do odróżnienia, czy to śpiewa góral, czy Ralf. I to jest niezwykłe i też takie...
No łechcące, no bardzo się z tego cieszę, bo to otworzyło mi też głowę. Ja często przypominam, że jak zaczynasz grać w duecie, to jest taka rzecz, której kiedyś się nauczyłem, ucząc się improwizacji teatralnej, gdzie człowiek prowadzący warsztaty powiedział: Wojtek, zapamiętaj jedną rzecz, grasz na partnera. Znaczy, wszystko, co robisz, robisz po to, żeby poprowadzić, podprowadzić drugą osobę, nie puentuj, nie kończ i tak dalej, zawsze asystuj. Mm. I jeżeli wszyscy będziemy to robili na scenie, to się rozpędza. To się rozpędzi. Mm. I to prawda, to podobnie z muzyce. Ty masz taką zdolność, żeby nie grać na siebie? Tak, no pewnie. Myślę, że tak. Że ja uważam, że w takiej współpracy jest siła. No. Oczywiście artyści są często egocentryczni, są egoistami, są skupieni na sobie i dla nich to, co robię ja, jest najważniejsze, ale to też nie jest do końca, uważam, dobra droga, jeżeli ktoś się chce rozwijać, jeżeli ktoś chce się uczyć, chce poszerzać swoje horyzonty, myślę, że powinien jednak otworzyć się na innych i to powinna być współpraca. Taka, o jakiej wspomniałeś, w roli aktora i w roli muzykanta, wokalisty, tak samo. Z kim byś chciał jeszcze zrobić duet, którego nie zrobiłeś? Masz jakiegoś takiego artystę wymarzonego? Wiesz co, nie wiem. Trudno mi powiedzieć i też to wszystko się dzieje jakoś w taki naturalny sposób. Jakbyś mnie rok temu spytał, z kim chcę zrobić duet, to mimo tego, że już mam 4, też bym ci nie powiedział. To się wydarzyło samo, ja to tak zostawiam. Wiesz, że ja rok temu nawet nie kojarzyłem dobrze Beli Komoszyńskiej, tak? A dziś z nią śpiewam piosenkę i to nie jedną, tylko ja zaśpiewam jej piosenkę, ona moją i się z tego cieszę, więc zobaczymy, co się dalej będzie działo. Też pojawia się coraz więcej nowych, młodych artystów, ciekawych. Być może ktoś się pojawi taki, kto będzie dla mnie wyzwaniem, kto będzie bardzo inspirujący, z kim będę chciał zaśpiewać. Czas pokaże. Pytam też trochę nie tylko o artystów, a o krosy gatunkowe. Wyobrażasz sobie na przykład siebie w hip-hopie? Myślę, że tak. Myślę, że to jest w ogóle dobry pomysł, żeby połączyć muzykę góralską z hip-hopem. To jest, jeżeli ktoś by to sprytnie poskładał, mądrze i dobrze to wyprodukował, to by mógł być sukces. Jeżeli tutaj słucha tego producent Okiego, to moi chłopcy byliby zachwyceni. Mówiąc moi chłopcy, mam na myśli moich synów. Znaczy, totalnie widzę cię dokładnie z którymś z artystów młodego pokolenia. Tak, to jest do zrobienia. Mi to często chodziło po głowie. No tylko potrzeba do tego kogoś, kto to złapie. Ja jestem absolutnie na to otwarty i też mam jakąś wizję tego. No, pięknie można folklor w tym wszystkim w hip-hopie wykorzystać. I nie tylko gwarę góralską czy śpiewa, ale też instrumentarium, jak dudy podhalańskie, jak wszystkie te instrumenty dęte, fujarki, fujary. No, można zrobić ciekawą produkcję. Zresztą mieliśmy teraz przecież niedawno tego przykład, choćby po zespole z Ukrainy, który wygrał Eurowizję, już nie pamiętam w tej chwili, jak oni się nazywali, ale oni właśnie poszli w tą stronę. Na bazie tego folkloru muzyki ukraińskiej stworzyli piosenkę właśnie hip-hopową, czy też taką, czy to też jest rap. I brzmi to świetnie, odnieśli z tym sukces, więc ja uważam, że to jest dobra droga, jest ten pomysł do rozpatrzenia. Prywatność. Jak obserwuję twoje konto na Instagramie, to nie mam przekonania, że można się dowiedzieć tam dużo rzeczy o ciebie, o tobie. Nie wiem na przykład, co jesz na śniadanie, lub wiele innych rzeczy. Musiałbym codziennie wrzucać płatki owsiane, to nie miałoby zbyt dużo lajków. Ale nie, no ja też uważam, że bez przesady z tym Instagramem. Jeżeli czymś się chcę podzielić, czuję, że to jest fajne, to robię. Staram się też wrzucać dużo treści takich zawodowych, którym się zajmuję w danej chwili. I to wszystko. No, nie preferuję wrzucania, a taki mam obiadek, a taką kolację, a nie wiem, to mi się przytrafiło, czy tamto. Uważam, że są jednak jakieś granice i pokazywanie wszystkiego nie ma sensu, bo po co? I to też ci nie przysparza chyba raczej
popularności, bo jednak jak człowiek ma w sobie jakąś tajemnicę, to bardziej jest pożądany niż taki, który wywala wszystko i pokazuje, nie wiem, każdy swój ruch i każdą sekundę swojego życia. Aczkolwiek podobno można całkiem nieźle z tego żyć, bo są i tacy, którzy całe swoje życie transmitują w internecie i co więcej zarabiam na te pieniądze, ale to chyba nie tędy droga do końca. To jest wszystko na chwilę. Ważne są dla ciebie pieniądze? Wiesz co, nie, na pewno ich nie stawiam na pierwszym miejscu. No bo przecież i tak pójdziemy boso z tego świata. One pomagają żyć, zdecydowanie pomagają wychowywać dzieci, pomagają w tym, żeby zapewnić im różne atrakcje i są nam potrzebne i ważne pewnie, ale są rzeczy zdecydowanie ważniejsze od pieniędzy i tego się trzymajmy. Dzieci grają? Moja to się uczy się na fortepianie grać. Jędrek jest w zerówce, więc ma jeszcze czas. Co z tego będzie, zobaczmy. Na pewno nie będę ich do niczego zmuszał. Jeżeli będą chciały się edukować muzycznie, to im to postaram się zapewnić, im w tym pomóc, ale nie będę robił nic na siłę. Póki co widzę, że mają talent, że mają słuch, bo potrafią ładnie, czysto zaśpiewać. Tylko, że czy będzie się im chciało ćwiczyć, grać i edukować w tym kierunku, uczyć się tego, to czas pokaże. Bardziej pytam o to, czy w pewnym sensie pozwolisz im na karierę muzyczną. Tak, no przecież mi nie zabroni, aczkolwiek wolałbym, żeby poszli inną drogą, bo wiem, jakie to jest wyzwanie, jak to jest wszystko niestabilne. I tak jak już wcześniej wspomniałem, jak ta droga jest taka chimeryczna bardzo. Raz jesteś na górze, raz cię nie ma i to też walka jest cały czas o to, żeby być, o to, żeby zaskakiwać, żeby przetrwać w tym świecie. To jest trudne. No ale tak jak mówię, przecież jak zechcą pójść tą drogą, to nie będę im robił w poprzek i nie będę na tej drodze stawał, tylko będę z nimi szedł i ich w tym wspierał. Bo jest bardzo mało, wiesz? Znaczy jakby badania pokazują, ja znam mniej z artystów, dużo znam ze sportu, że najczęściej kariery sportowe są co drugie pokolenie. Znaczy jak miałeś rodzica, który był zawodowym sportowcem, mam na myśli tam na poziomie światowego, znaczy na światowym poziomie, to z reguły zarówno rodzice im nie zachęcają swoich dzieci do tego, żeby poszli tą karierą, wiedząc dokładnie, jak ona jest chimeryczna, jak ona jest trudna, ile jest wyrzeczeń. Jak również też dzieci pewnie nie zawsze się garną, widząc, jak często rodziców nie ma, bo są na zgrupowaniach, zawodach i tak dalej. I dopiero to drugie pokolenie, czyli ci, którzy mieli dziadków wybitnych sportowców, z kolei widząc tą legendę, ale nie przechodząc tych trudnych rzeczy, no bo później jak opowiadamy, to nie opowiadamy wnukom tego, że słuchajcie, dziadka nie było nigdy w domu, bo był ciągle na zawodach, albo babci nie było, tylko opowiadamy tylko te dobre rzeczy. No, oglądamy medale. Oglądamy sukcesy, medale i tak dalej, to inspiruje. I zastanawiam się, na ile jest tak samo w muzyce, tak, że łatwiej jest być wnukiem i pójść w karierę muzyczną, niż dzieckiem, które również widzi, ile jest tutaj kosztu. Wiesz, może tak być, aczkolwiek jak popatrzę na Podhale i na te tradycje tam, to jednak często jak ojciec gra, to i syn gra, nie? I tak samo, czy tańczy, czy śpiewa, że tam nie widzę czegoś takiego. Oczywiście trudno to porównywać, bo jednak to granie tam to jest takie granie amatorskie. To nie jest to, że tam ludzie żyją z grania, tylko granie z jakimś dodatkiem do konkretnego wyuczonego zawodu, czy konkretnych rzeczy, którymi się zajmujesz. Więc pewnie to trudno tak porównać. Ja też staram się tak prowadzić tą swoją karierę i to życie koncertowe, jednak żeby być dla tych dzieci, bo wiem, jak to jest ważne i staram się w tym domu być jak najwięcej. Ja myślę, że to wszystko można jakoś rozsądnie sobie poukładać. No zobaczymy, tak jak mówię, nie wiem, jaki to wpływ będzie miało na moje dzieci, czy będą to chciały robić, czy nie. Chodzą z tobą do studia albo na koncerty? Chodzą, jeżdżą często ze mną na koncerty, zabieram ich. A czy to dobrze? Też mam czasem wątpliwości, czy to dobrze robi na ich psychikę. Nie wiem, patrzę nie na ojca, który tam gdzieś stoi na scenie przed tłumem ludzi, przybija im piątki, podpisuje im autografy, czy robi sobie z nimi zdjęcia. Czy to jest dobre dla psychiki dziecka?
Myślę, że nie do końca, no ale też tak jest ten mój świat i nie będę udawał, że się nie zajmuję takimi rzeczami i że nie będę im tak, nie będę ich przed tym gdzieś tam chował. No, zobaczmy, co to przyniesie. Masz wrogów? Kurczę, nie wiem. No, o takich, którym bym, o takich, o których bym wiedział, nie znam. Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Ale kto wie, może. Często jest tak, że ludzie sobie gdzieś tam zazdroszczą albo też wyobrażają, że życie tego drugiego człowieka jest dużo lepsze niż nasze, a nie wiedzą, ile nas to kosztuje wyrzeczeń, czy też czasem bólu, cierpienia, żeby być w tym miejscu, w którym jesteśmy. A często jakaś nienawiść czy wrogość bierze się z zazdrości niestety, bo to jest takie ludzkie, taka ludzka przypadłość. Więc cóż, pewnie z tego nie przezwyciężymy i przed tymi wrogami nie uciekniemy. Ja w każdym razie takiej wrogości od nikogo nigdy nie odczułem, nie odczuwam i mam nadzieję, że nie ma takich ludzi, którzy pałają do mnie jakimiś wrogimi uczuciami. T-Mobile właśnie wypuściło prześliczną reklamę świąteczną, która na mnie, oprócz tego, że mi wyciska łzy, to mam takie przekonanie, że nakłada pewną presję przy wszystkich nieistotnych pytaniach, które czasem zadaję gościom lub które sobie zadajemy nawzajem. Jest jedno, które jest naprawdę, takie naprawdę ma znaczenie. To pytanie brzmi, czy jesteś szczęśliwy? Tak, jestem szczęśliwy. Ale przede wszystkim dlatego, że to szczęście daje mi rodzina, moje dzieci, żona. To jest taki fundament w moim życiu, który pozwala mi gdzieś wychodzić dalej i robić to, co robię. Myślę, że to jest sens w ogóle naszego bycia tutaj. Nasi bliscy, to co po sobie zostawimy, czyli nasze dzieci. Nie, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie mojego życia bez nich. Kiedyś, kiedy byłem sam, to aż tak mocno tego nie odczuwałem. W tej chwili, kiedy już tą rodzinę mam, kiedy spróbowałem tego, wiem, że absolutnie to ma sens i to mi daje wielką siłę. Zresztą też jak się posłucha ludzi, którzy gdzieś odnoszą sukcesy w życiu, czy to sportowców, takich jak Adam Małysz, czy Kamil Stoch, mówię tu o naszych skoczkach narciarskich, oni często o tym wspominają, że to, co się dzieje w ich życiu zawodowym, te sukcesy przede wszystkim zawdzięczają rodzinie swojej, tej bazie, z której wyszli, temu miejscu, do którego mogą wrócić i, nie wiem, ukoić swoje smutki, odbudować się po jakichś porażkach, zregenerować się, czy też gdzie mogą się cieszyć tym sukcesem, że bez tego tego nie osiągnęli. Ja myślę dokładnie to samo i absolutnie się pod tymi słowami ich podpisuję. Jak się poznaliście z żoną? Gdzieś przez przypadek poznaliśmy się w Krakowie, pamiętam, w domu naszych znajomych. Potem gdzieś wydawaliśmy się na imprezach i potem tak się jakoś stało, że zaczęliśmy się spotykać, a potem się nam urodziły dzieci, wzięliśmy ślub, no i tak trwamy do dziś. I mam nadzieję, że to będzie trwało już zawsze, bo to absolutnie ma sens. A skąd wiesz, że to ma sens? No bo widzę, czuję to, że to ma sens, pomimo czasem jakichś, nie wiem, czy kłótni, czy pomimo różnicy zdań, którą mamy, to myślę, że człowiek jednak potrzebuje tej drugiej osoby w swoim życiu, kogoś, kogo się kocha, kto ciebie kocha, na kogo możesz liczyć, to ważne, bo my jednak jesteśmy stworzeni nie do życia w samotności, ale do życia z innymi ludźmi i to jest część naszej natury. No. Myślę, że ludzie, którzy w tym momencie, nie wiem, promują bycie singlem, niezależność, kiedyś sami dojdą do tego punktu, że jednak to nie jest droga, która do końca nas uszczęśliwia, że to nie jest sens naszego życia, tylko właśnie sensem naszego życia jest,
jest miłość, tak? Jest miłość do drugiego człowieka, do naszego partnera, partnerki, do świata generalnie, bo chyba nie ma nic piękniejszego niż to uczucie i nic nas tak nie uszczęśliwia. To prześliczne. Znaczy strasznie za to dziękuję, bo to jest jedna chyba z tych rzeczy, która generalnie mnie najbardziej gniecie osobiście, że my zaczynamy trochę stawiać na posągach ja i tą niezależność, zapominając, że jednakże fundamentem jest my i bycie w zdrowych relacjach. Z innymi, z otoczeniem, ze światem, z najbliższymi. Tak, to nam daje szczęście, to nas napędza i czyni nas też ludźmi wolnymi. Wolność to nie jest samotność. To samotność jest przygnębiająca i myślę, że każdy, kto jej doświadczył, czy doświadczy, to przyzna mi rację, więc czas się otwierać na świat i na ludzi. To jak wytłumaczysz to innym, że jesteś introwertykiem? Co obstawiam, wiem, mam gigantyczny ten wymiar tej cechy. Raz na jakiś czas potrzebujesz zamknąć się i być sam, tak, ale to dalej nie jest potrzeba samotności. Nie, to nie jest potrzeba samotności, to jest potrzeba wyciszenia, przemyślenia pewnych rzeczy, nabrania dystansu, refleksji i tyle. I to trwa parę dni, a potem zaczyna mi brakować bliskich, rodziny, dzieci, chcę z nimi być, rozmawiać i wracam na te tory. Myślę, że to jest takie zdrowe, że każdy człowiek tak naprawdę ma, bez względu na to, czy jest introwertykiem, czy ekstrawertykiem, nie ma to znaczenia. Każdy z nas potrzebuje chwili dla siebie i potrzebuje takiego miejsca, w którym się zregeneruje, odpocznie, w którym przemyśli pewne rzeczy, nabierze dystansu, takiego miejsca, w którym poczuje się dobrze sam ze sobą. I nie wiem, no dla mnie to jest właśnie kościelisko, że pójdę w góry, przejdę się, a dla kogoś innego to może być jakieś inne miejsce, choćby biblioteka miejska, tak, że posiedzi tam z książką, pomyśli sam, poczyta, no cokolwiek. Każdy z nas powinien mieć takie miejsce, gdzie będzie te baterie ładował i gdzie będzie mógł pobyć sam ze sobą i ze swoimi myślami, to nic złego. Masz naładowane baterie teraz? Tak, jestem w dobrej formie. Byłem tydzień temu na nartach sam, bez mojej rodziny, z moimi kolegami trenowaliśmy, więc to jest coś, co zawsze daje mi taki pozytywny zastrzyk energii. Lubię potem wracać, działać. Tak się akurat dzieje, że w tym momencie promujemy ten nasz winyl, więc jestem w gotowości do pracy. Cieszę się, bo też idzie zima, ja kocham zimę, kocham narty, kocham tą aktywność na świeżym powietrzu, więc jestem pełen pozytywnych myśli i z niecierpliwością czekam na to, co mi przyniesie przyszłość. Rozumiem, że zimę kochasz bardziej w górach niż w Wilanowie. O nie, tak, ja w ogóle nie lubię zimy w mieście. Jeszcze teraz jest dosyć fajnie, bo ten śnieg spadł i gdzieś go widać, jest biało, natomiast zima w mieście kojarzy mi się z szarzyzną niestety. I uciekam, jak jest zima, jak najczęściej w kościelisku, żeby pobyć w innych realiach. Masz takie przekonanie, że jesteś ambasadorem Zakopanego? Nie, nie mam takiego przekonania. Staram się pokazywać tamto miejsce z jak najlepszej strony. Tamtejszą kulturę, architekturę, muzykę. A czy jestem ambasadorem, to nie mi oceniać. No, musieliby się wypowiedzieć ludzie stamtąd, moi jak to powiedzieć? Sąsiedzi. Współbracia. Górale, inni górale, czy uważają mnie za ambasadora, czy nie. A są dumni z ciebie? Tak naprawdę, bo to jest taki moment, w którym... Myślę, że są tacy, którzy są dumni. Myślę, że są tacy, którym jest to obojętne. Myślę, że są też tacy, którzy nie do końca się podoba to, co robię. No ale to chyba znaczy, że wszystko jest ze mną dobrze, bo jakby mnie tylko chwalili, to był powód do niepokoju. To jest taka norma. Jeżeli są zdania podzielone, to znaczy się, że jesteś na dobrej drodze w życiu. Zdarza ci się jeszcze po prostu usiąść, tak jak na przykład powiedziałeś, w knajpie i zagrać? Już bardzo rzadko gramy
w knajpie dawno. Tak naprawdę to jakoś samo się stało. Jak założyliśmy Zako Power i zaczęliśmy tam odnosić jakieś sukcesy, to nagle przestano nas zapraszać na takie grania ludowe, tak, na jakieś właśnie do jakichś knajp, żeby grać dla turystów, czy dla grup turystycznych, czy chrzciny, wesela i tak dalej. To się ucięło samoczynnie. Czasem mi tego brakuje, bo lubiłem to, ale zawsze mogę usiąść i zagrać dla siebie z moimi kolegami z zespołu, którzy są też góralami, przynajmniej część. Możemy po góralsku sobie wykonać parę utworów. Tak też robimy, więc w jakiś tam sposób sobie to rekompensujemy. Paweł Domagała kiedyś w rozmowie tutaj powiedział, że ma taki sposób, że raz na jakiś czas dzwoni do różnych właścicieli knajp i mówi, że chciałby do nich przyjść. Zasada jest jedna, nie wolno tego promować. Mhm. Znaczy, że żeby tam nie było żadnych gości, którzy przyszli specjalnie dla niego, że chce tylko ten moment poczuć taką prawdziwą energię właśnie grania tego, więc przychodzi, siada, zaczyna grać. Czasami jest poruszenie, że to właśnie on. I zastanawiam się dokładnie z perspektywy właśnie tego, żeby grać nie po to, żeby ludzie przyszli dla was, tylko żeby grać dla innego celu, do którego oni przyszli. Czy to nie jest taki sposób, żeby po prostu czasami się przyjść bez żadnej dodatkowej promocji, wziąć i zacząć grać po to, żeby po prostu być blisko z tymi takimi prawdziwymi emocjami tych ludzi, a nie tych, którzy przyszli po to, żeby dokładnie nagrywać was, robić stories z tego i wziąć autograf. Tak, ale to pewnie tak się tak kończy, przynajmniej w przypadku Pawła. Zaczyna się inaczej. Przynajmniej się zaczyna inaczej. Tak, powiem ci, że nigdy o tym nie myślałem i zaskoczyłeś mnie tą opowieścią. Może rzeczywiście to jest taki sposób na to, żeby gdzieś wrócić i znów poczuć to coś, tak? Ja spędziłem pół swojego życia artystycznego w knajpie, bo tak to było zupełnie normalne na Podhalu i myślę, że dalej jest. I grywałem od godziny 17 do 6 rano czasem w restauracji Sopa. I wspominam to z wielkim sentymentem. Nie wiem tylko, czy by mi teraz zdrowia starczyło i tyle siły, no bo jednak granie przez 12 godzin jest wyzwaniem pewnie. Jak człowiek jest młodszy, to pół biedy. Trzeba jeszcze wiedzieć, że granie po góralsku to nie jest takie normalne granie, jednak sam sposób śpiewania jest mocno forsujący, bo górale śpiewam pełnym głosem, gardłem. I teraz pomyśl sobie, że robisz to przez 12 godzin. Wow. Nie, no to trzeba być w formie. Ale zainspirowałeś mnie i to jest to ciekawe rozwiązanie. Może spróbuję iść drogą Pawła Domagały. Dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję. To jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę wam. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście tutaj razem z nami. Zachęcam do słuchania chociażby duetów i przede wszystkim kupcie winyl, bo to pięknie wraca i moim zdaniem jest pewna magia w takim słuchaniu muzyki. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.